Cześć, dobry wieczór, witajcie moi drodzy, Mateusz z tej strony. Na wstępie chciałbym was przeprosić za to drobne opóźnienie, ale obsuwa to po prostu jeden z nieodłącznych elementów tego fachu. Rozkładanie takiej transmisji, ja wam zawsze powtarzam, że to jest dużo pracy. Na swoją troszkę obronę może nie będzie to dobre usprawiedliwienie, ale w zasadzie każdy kanał, który oglądam, który prowadzi transmisję na żywo, zawsze ma jakąś obsuwę, nawet jeśli są to transmisje z domu. Teraz oglądamy awaria napisów. Oczywiście jest to księżyc. W fazie 58%, a ja na wstępie tradycyjnie chciałbym poprosić was o informację, czy wszystko dobrze słychać, bo zacząłem rozmawiać z wami, a nawet nie wiem, czy jestem słyszalny. Także tradycyjnie na początku dajcie znać, czy wszystko jest ok. Już patrzę, z kim się dzisiaj widzimy. Jest Dawid, jest Monika, jest Waniek. Międzynarodowa Stacja Kosmiczna już przyleciała. Anna Żurek pisze z Facebooka. Pozdrawiam serdecznie. Jest Patryk Stasiak z nami. Moi drodzy, pamiętacie, że na jednym z live'ów umówiliśmy się, że live'ów na Facebooku nie będzie. A dzisiaj taka transmisja ma miejsce. Z tego względu, że przegapiłem pewną rzecz, mianowicie Restream, czyli aplikacja, która umożliwia rozdzielanie streama na dwa różne portale osobne jednocześnie. Ona działa tak, że wykupując abonament na miesiąc, to nie jest tak, że po miesiącu on się kończy i trzeba wykupić znów. On się automatycznie odnawia i okazało się, że mam już wykupiony kolejny miesiąc. Jeśli chcę to przerwać, to po prostu muszę kliknąć cancel, ale teraz przez kolejny miesiąc już pieniądze zostały pobrane, więc wykorzystujmy to. Zresztą w sumie po konsultacji z patronami doszliśmy do wniosku, że a niech sobie będą te live'y na Facebooku. Player jest oczywiście lepszy na YouTube i ogląda się i pisze komentarze o wiele wygodniej na YouTube. Jakość jest o wiele lepsza na YouTube, ale na Facebooku też zawsze są jakieś dodatkowe osoby, które na przykład mogą tę transmisję choćby w tej chwili udostępnić swoim znajomym. Wszystko działa, YouTube lepiej. Tak, ale nie mówię o tym w takim sensie, że na YouTube nie będziemy się widywać. Będzie tu transmisja i tu. No i też o wiele wygodniejsze jest to, że na Facebooku... Mój głos za głośno. Dobry głos, piszą wszyscy, miło cię słyszeć, witam cię Szymon, pogłos jest. Jakiś pogłos w tle, no nie powinno niczego takiego być, nie mam pojęcia dlaczego. Zaraz sprawdzę, czy mikrofon wszystko dobrze działa. Nie mam pojęcia, skąd miałby się wziąć jakikolwiek pogłos. Mam też jeden mikrofon ze sobą, czasami kiedy są dwa, no to zdarza się, że oba są naraz włączone. Ale słuchajcie, to jest tak. Większość pisze, że jest dobrze, ktoś pisze o pogłosie, to mogą być jakieś na łączach zakłócenia pomiędzy tobą a mną i być może tylko u ciebie jest jakiś właśnie, o Michał napisał, że nie ma pogłosu, okej, okay. YouTube ładniejsze obrazy, to prawda. Dobrze, moi drodzy, mamy pogodną noc, na którą specjalnie wziąłem wolne, bo powinienem być teraz w pracy, ale wiecie, przede wszystkim sprawdzamy mapy pogodowe i jeśli nadarzy się okazja, by wspólnie popatrzeć w niebo, no to, to wykorzystujemy każdą taką okazję i robimy to. To jest pierwsza sprawa, więc dzisiaj mamy nie dość, że piękną, pogodną noc, to jeszcze jest bardzo przejrzyście, naprawdę. A szkoda wielka, że jest księżyc, bo widoki mgławic w taką pogodę byłyby naprawdę zniewalające. Mgławic przy księżycu raczej nie będziemy oglądać, może jakieś z daleka, daleko od księżyca, ale to o tym jeszcze pomyślimy. Tematem głównym dzisiejszego odcinka no to jest spotkanie Księżyca z Uranem i z Marsem, bo teraz każdy z was niech sobie wyjrzy przez okno, jeśli macie dobrą pogodę. W ogóle dajcie znać, kto z was na przykład w tej chwili obserwuje i słucha transmisji. Obserwuje niebo i słucha transmisję, bo teraz, moi drodzy, ja też będę czasami czytał wasze komentarze i troszkę się rozkojarzał momentami. Alicja Nalewkowa, witam cię. Na FB jest w tle taki pogłos. Aha, dobrze, już nie będziemy na ten temat rozmawiać. Jedni go mają, inni nie, nie mam pojęcia dlaczego.
czy nie ma młyny wokół Księżyca. Pewnie pytasz o wieniec, Mateusz Wiśniewski. Nie, ale było wcześniej, kiedy było trochę więcej chmur wysokiego piętra. Teraz się totalnie przeczyściło, jest bardzo przejrzyście i pięknie to wygląda. Zresztą mieliście już widok z Alfy. Ja teraz tutaj na chwilkę nie będę widoczny, czy będę? Sekundka. Alfa. Włączę z siebie na Alfie. OK, przeskakujemy do Alfy. O właśnie, zobaczcie, no fantastycznie to wszystko widać. W tej chwili Alfa skierowana jest w kierunku Księżyca. Tutaj mamy Marsa. Uran. Czyżby to był ten obiekt? Zaraz sobie dokładnie zidentyfikujemy. No jesteśmy na tle konstelacji Barana. Tak, patrzę, czy nie mylę gwiazd, ale nie, Hamal jest dużo dalej. Także tutaj mamy Marsa, tu mamy Księżyc, tam jakaś delikatne chmury wysokiego piętra się pojawiają, no i oczywiście Plejady uwielbiane przez wszystkich. Już ktoś prosił o to, aby je pokazać. One nie będą za specjalnie spektakularnie wyglądały wtedy, kiedy Księżyc jest blisko nich, ale być może spojrzymy sobie na którąś z gwiazd, bo jak wiecie, pole widzenia naszego teleskopu jest dość wąskie i o to chodzi. Po to są teleskopy, żeby przybliżać obraz. I może sobie tam spojrzymy. Też w kierunku Plejad. Na razie spacerujemy po Księżycu. Teraz wam pokażę, jak to wygląda dziś na niebie. O właśnie. I prawdopodobnie ten punkt pod Marsem, który wam pokazywałem, to będzie Uran. Bo zobaczcie, tu mamy Księżyc. Ten jasny pomarańczowy punkt powyżej, nieco na prawo, to jest Mars, a pod nim Uran jako obiekt o jasności 5,8 zaokrąglając magnitudo. Ja tutaj mam dynamiczną adaptację oka wyłączoną, taka funkcja w Stellarium, która pozwala widzieć gwiazdy nawet w okolicy Księżyca, ale można to włączyć, aby realistycznie to wyglądało, ponieważ światło księżycowe jest rozpraszane w ziemskiej atmosfery, no i najczęściej atmosferze i najczęściej wtedy, kiedy Księżyc jest widoczny na niebie, no to jest problem z dostrzeżeniem tych najsłabszych gwiazd. No a przede wszystkim mgławic, więc chyba, moi drodzy, tak by to było. Zaraz zresztą może też skorzystamy z kropa, że tu może być Uran. Tak, to jest Uran, ja już teraz to wiem, patrząc w Stellarium. Zaraz wam pokażę, jak to zidentyfikowałem. Zobaczcie, tu mamy Marsa. Tu od niego odchodzi taka gwiazdka 19 Aries. Gwiazda konstelacji Barana, żółtawo-pomarańczowa, jak widać. A Uran jest pod Marsem, czyli tworzy nam się taki jakby trójkąt z kątem rozwartym w wierzchołku, w którym jest Mars. I ten sam trójkąt mogę wam narysować tutaj właśnie na widoku z Alfy. Mamy Marsa, mamy 19 Aries i tutaj mamy Urana. Czyli obie planety są już zidentyfikowane. Tutaj Księżyc, on jest prześwietlony. On w tej chwili jest dzień po pierwszej kwadrze, ale zaraz wam pokażę, jaka jest dzisiejsza faza Księżyca. Dokładnie pokazuje to ten obrazek. Nawet możemy sobie tutaj przybliżyć. Jeśli chcecie, ja zaraz wam pokażę, z jakiej strony ten obrazek pochodzi. Dokładnie tak widoczny jest dziś Księżyc. Dokładnie poopisywane są wszystkie struktury, które możecie zobaczyć dziś, korzystając czy to z lornetki, czy z teleskopu, zaobserwować na Księżycu. To jest doskonała strona. Doskonale symuluje oświetlenie kraterów. To bazuje na danych, na zdjęciach z Lunar Reconnaissance Orbiter. No i zobaczcie, nie wiem, jeśli odpowiednio długo śledzicie kanał, to wiecie, że te góry, które tutaj pokazuję wam w tej chwili na środku, to są moje ulubione góry księżycowe i w ogóle jedno z, chyba moje ulubione miejsce w ogóle na Księżycu, bo lubię góry i one zawsze tak prominentnie, pięknie się prezentują. Pięknie się prezentują w teleskopie. Ja wam zaraz pokażę widok z teleskopu, tylko napiję się łyczka. Patrzę, czy jesteście dalej, czy nic się nie popsuło. Bartosz namawia do łapek w górę. Oczywiście będę wdzięczny. Jeśli wam się transmisja podoba, to jak najbardziej was zachęcam do dawania łapek w górę, jeśli nie, to w dół. Algorytm YouTube'a tak naprawdę nie odróżnia. Najważniejsza jest wasza reakcja i to, abyście oglądali. A teraz wam pokazuję ten Księżyc. Co to za program? To nie program, przepraszam, to jest stronka. Ja zobaczę, czy ja ją tutaj mam uruchomioną. Ja mi się zdaje, że już wam to pokazywałem raz. To jest ta strona
NASA, SVS Moon Phase and Libration, czyli faza i libracja Księżyca. Tutaj macie widok Księżyca na dzień dzisiejszy, a dokładnie na dzisiejszy wieczór. Podstawowe dane, jaki mamy czas w czasie uniwersalnym, jaka faza, średnica księżycowej tarczy w sekundach łuku. A szkoda, że nie podzielili tego na minuty, byłoby bardziej, można byłoby sobie to wyobrazić, jak duży jest dziś. Odległość od Ziemi, jak widzicie, stanowczo powyżej średniej odległości, 31 średnic Ziemi. I mamy tutaj też podstawowe informacje, gdzie znajduje się subsolar point, czyli punkt podsłoneczny, podziemny, że tak powiem. To też jest dokładnie pokazywane na tych animacjach, bo słuchajcie, kiedy klikniecie w ten obrazek tego księżyca, w to miejsce, jeśli klikniecie w tarczę księżyca, pobiera wam się plik TIFF. I ten plik TIFF potem otwieracie, on wygląda właśnie dokładnie tak, jak wam tutaj pokazywałem. To jest plik w bardzo dużej rozdzielczości i tak on wygląda w całości. Możecie go naprawdę bardzo powiększać, tak jak ja tutaj powiększyłem teraz, żeby wam pokazać dokładnie, jak wyglądają struktury, więc jakie struktury są widoczne dziś na księżycu. A teraz przenieśmy się do teleskopu i spójrzmy na to wszystko na żywo, przez naszą syntę. Zacznijmy od tych gór Apeninów. Tam jest najwyższy szczyt bodajże na księżycu, Mons Hohens. Tylko czy to jest najwyższa góra? Wydaje mi się, że tak. Przynajmniej tych gór. Ziemska atmosfera troszkę płata nam dzisiaj, troszkę sprawia problemów, ale mimo wszystko momentami są naprawdę dobre klatki. Jeszcze tu już troszkę opuszczę chłodzenie, bo dałem ciut za duże. Niepotrzebnie aż tak. Niech się kuler nie męczy. W tej chwili oglądamy góry księżycowe Apeniny. Praktyczna rzecz dla każdego, dla astroamatora, dokładnie, zgadzam się, podstawowa strona z informacjami o księżycu. Jowisz może w sierpniu, czyli było pytanie już jakieś o Jowisza. Zaraz ktoś wygoogluje. Słuchajcie, ja wam zaraz napiszę, co w Google wystarczy wpisać SVS NASA Moon Phase i 2021. Ważne, abyście taki rok wpisali. Nie wiem, teraz tutaj wpisuję na czacie, na którym widzę wasze komentarze zarówno z Facebooka, jak i z YouTube'a. Dobrze wiecie, że mam coś takiego. Paradyski targ w Sulejowie nie oferował dobrych loren. Sulejów to już jest rzut beretem ode mnie. A, chodziło o tą górę. Dobra. Mons Hohens. Teraz, która to może być? Nie wiem, czy to nie jest ta. Sam spróbuję to znaleźć. Oczywiście piszemy tak jak nazwisko słynnego holenderskiego astronoma Christiana Huygensa, czyli Huygens. Mons Hohens Moon. Mam już tutaj mapę Apeninów. Ale brzydko mi się wyświetliła. Słaba ta mapa. Bardzo. Znaczy, ja wiem, że wy jej nie widzicie. Ja sobie tutaj patrzę na razie sam. W którym to może być miejscu. Ciężko też mi określić, bo zdjęcia, które są z Lunar Reconnaissance Orbiter, one są zupełnie inaczej oświetlone niż ta dzisiejsza gra cieni, którą prezentuje nam Księżyc dzień po pierwszej kwadrze.
A słuchajcie, i faktycznie jest podawana jako najwyższa góra na Księżycu i ma wysokość 5,5 kilometra. Być może komuś, być może ktoś tam wygoogluje ją. Czy koniunkcje Urana z Marsem były bliskie i czy będą jeszcze bliższe w latach 2000-2100, pyta Maciek. Bo wiem, że z Jowiszem w marcu 2038 będzie najbliżej. No Maciek, absolutnie tego nie sprawdzałem w tak dłuższej perspektywie. Jedyne, czego jestem tak naprawdę pewny, to tego, co będzie działo się w 2021 roku, bo przygotowywałem wam kalendarz na ten rok. Pewnie go macie, a jeśli nie, no to moi drodzy, jeszcze można go nabyć. Jeszcze Mateusz dodrukowuje egzemplarze. Ja przypominam, że on wygląda tak, że jest w formacie A3, łączony srebrną spiralą, papier kredowy błyszczący. Naprawdę bardzo fajnie zrobiona rzecz. No i przede wszystkim od strony merytorycznej macie tam bardzo dużo różnych wymienionych 289 zjawisk na rok 2021. Tak prezentuje się lipcowa strona. I jeśli ktoś byłby zainteresowany kupnem tego kalendarza, no to w opisie pod tym filmem możecie znaleźć miejsce, znaleźć sklep Mateusza, w którym można kupić ten kalendarz. Jeszcze są. Z tego co wiem, opinie zbiera całkiem niezłe. Także dzięki. A tutaj Łukasz napisał, że ma. Marian również. Fajnie, cieszę się. Moi drodzy, jeszcze ktoś tutaj coś napisał ciekawego. Pytanie na temat Proximy. Nie, nie o to mi chodziło. Nie o Proximę. Dawaj Marsa. Tak, za chwilkę sobie przeskoczymy. Jeszcze przelecimy chwilę po Księżycu. Zobaczymy, bo tutaj, moi drodzy, poniżej widać też bardzo ciekawe kratery. O, zwróćcie uwagę na nie teraz. To są, teraz sobie też będziemy korzystać z naszej dzisiejszej mapki dla dzisiejszego wieczoru. O, właśnie. A zresztą, moi drodzy, w Apeninach, jeszcze powrócimy na chwilę do Apeninów. W Apeninach lądowała misja Apollo 15. Tutaj macie dokładnie zaznaczone miejsce, w którym ona lądowała, w którym astronauci wylądowali w roku 1971. I teraz jeśli miałbym to pokazać naszym wskaźnikiem, to byłoby to gdzieś tutaj w Rimea Hadley, jeśli dobrze pamiętam. No i była to pierwsza misja, podczas której wykorzystano ten pojazd kołowy, który służył do transportu między innymi. Pojazd kołowy księżycowy LRV, tak dobrze pamiętam? LVR. Teraz, moi drodzy, bardzo często można gdziekolwiek w internecie spotkać się z pytaniami, czy da się obserwować to, co pozostawili astronauci po misjach księżycowych. No oczywiście, że nie. To są kilkumetrowe przedmioty, kilkumetrowe instrumenty, niektóre jeszcze mniejsze. Natomiast jeśli chodzi o zdolności rozdzielcze amatorskich teleskopów, no to tak, do 1 kilometra można obserwować kratery. Potem już pojawia się problem, który dodatkowo potęguje nasza ziemska atmosfera. To, co widzicie tutaj, nie dość, że obraz się trzęsie, nie dość, że widzimy i tak struktury kilkukilometrowe, jak na przykład te góry, które mają wysokość około 5-4 kilometrów, no to do tego obraz się jeszcze trzęsie, delikatnie faluje. To jest właśnie działanie ziemskiej atmosfery, która dzisiaj i tak jest w niezłym stanie. Ja teraz tutaj próbuję tak troszkę przekroczyć możliwości kamerki i powiększyć jeszcze bardziej Apeniny. Jeszcze bardziej to miejsce, w którym Apollo 15 lądowało. Anna, dziękuję. O, kontrolka zamówiła wczoraj kalendarz. Kalendarz jest rewelacyjny. Dzięki, dzięki. Od razu wam mówię, że w przyszłym roku też taki będzie. Bardzo mi się podobała praca nad tym kalendarzem. A rok 2022 będzie ciut ciekawszy niż 2021, więc tym bardziej będzie można, tym bardziej będę z jeszcze większym zaangażowaniem i radością tworzył taki kalendarz. Już się nie mogę doczekać pracy nad nim, zresztą w tym roku planuję rozpocząć to troszkę wcześniej. Widzę, że przeważająca liczba komentarzy i tak jest z YouTube'a.
Zaraz sprawdzę, jak to wygląda. Moi drodzy, bo stream leci jednocześnie na Facebooku i na YouTubie, ale jeśli ktoś ogląda nas na Facebooku, to mimo wszystko zachęcam do przeskoczenia na YouTube. Jest o wiele lepiej, o wiele wygodniej się pisze komentarze i o wiele lepsza jakość obrazu. Na Facebooku mamy 154 osoby, a na YouTubie 566. Moi drodzy, zapraszajcie swoich znajomych, którzy pewnie teraz siedzą w domu, być może nie mają nic ciekawszego do roboty, oglądają może jakiś serial czy coś. Pokażcie, że oglądamy niebo na żywo i poruszamy troszkę mniej przyziemne tematy, pobudzające wyobraźnię i myślę rozwijające intelekt. Nie znam nikogo, kto robi streamy z nieba południowego. Przypominają ziemskie Apeniny. Właśnie, słuchajcie, dużo nazw księżycowych, zwłaszcza gór. Mamy Karpaty, jest Kaukaz, zresztą niedaleko chyba jest Kaukaz od Apeninów. Mamy też Apeniny właśnie, są Alpy księżycowe, też są niedaleko. To chyba te tutaj powyżej. Musiałbym sprawdzić dokładnie, czy to nie są przypadkiem księżycowe Alpy. O te, dokładnie te. A tutaj już powoli zaczyna być widoczny... sekunda... zmniejsze. Zaczyna być widoczny krater Plato. Taki duży, płaski krater. On tam widocznie doszło w jego centrum do wylewu magmy w przeszłości. Księżyc kiedyś był aktywny geologicznie, zresztą ktoś już o tym tutaj wspominał. A co jeszcze ciekawego, moi drodzy, to Księżyc w okresie bombardowania, zresztą w dalszym ciągu bywa bombardowany, chociaż już nie tak często, ale nie wiem, czy pamiętacie, zaćmienie Księżyca sprzed roku? Tak? Czy to było sprzed 2 lat? Powiem wam, że czas tak niesamowicie szybko mi leci, że już gubię powoli rachubę. Podczas zaćmienia Księżyca udało się nagrać księżycowy impact, takie pojaśnienie na czerwonej tarczy Księżyca zaćmionej, ale do czego zmierzam? Uderzenia meteorytów w Księżyc powodują wytrącenie się niewielkich drobinek skał księżycowych, no głównie bazaltowych, w przestrzeń kosmiczną i... jeśli taka wytrącona, wybita z powierzchni Księżyca skałka osiągnie odpowiednią prędkość, akurat prędkość ucieczki po prostu z księżycowej grawitacji, staje się meteoroidem, który podróżując w przestrzeni kosmicznej może spaść na Ziemię. I nie wiem, czy pamiętacie, ale podczas transmisji z Marsem pokazywałem wam meteoryty z Marsa. Jeden z patronów, Paweł, jest pasjonatem, właśnie członkiem też Polskiego Towarzystwa Meteorytowego i jest posiadaczem takich skałek. I właśnie Paweł specjalnie na tego live'a podesłał mi filmy swoich księżycowych meteorytów, lunarów. Zobaczcie, jak wygląda fragment księżycowej skałki, który można mieć u siebie w domu. Już wam pokazuję. Zobaczcie. Przy okazji zapraszam was na stronkę meteoryt.org. Paweł też odpalił kanał na YouTube, gdzie wrzuca właśnie filmy takie jak ten. To jest kawałek księżycowej skałki umieszczony na tym, na czymś, co nazwaliśmy obrotowym ekspozytorem. No i nagrany z bardzo bliska. Skała bazaltowa pochodząca z Księżyca. Jest 600 osób, czyli zaprosiliście znajomych. Dobrze. Moi drodzy, Paweł też podesłał, to jego wizualizacja, rozumiem. Nie, to nie jest żadna wizualizacja, to jest film nagrany. Paweł mocno oświetla obiekt, meteoryt, a potem mocno w dół daje ekspozycję kamery. Dlatego obiekt pozostaje jasny, a całe otoczenie jest ciemne. Ale możecie zobaczyć z tyłu taki zaokrąglony krawędź tego ekspozytora obrotowego. A tu jeszcze kolejna skałka. Kolejny lunar również księżycowy. Także nie jest to żadna wizualizacja, a prawdziwe nagranie. Czy są skałki z Merkurego? Nic na ten temat nie słyszałem, aby ktokolwiek był w posiadaniu takich skałek. Na pewno takie meteoroidy krążą w przestrzeni.
O, na chwilkę wyrzuciłem alfę. Na pewno takie meteoroidy krążą w przestrzeni, aczkolwiek wyobraź sobie, jak trudno z okolic Słońca wyrwać się tej grawitacji i dolecieć w okolice Ziemi, aby spaść tutaj na Ziemię. Zatem skałki z Merkurego raczej nie znajdują się w naszej okolicy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Nie byłoby to proste. Skąd wiadomo, że z Księżyca? Ponieważ wykonuje się w tym celu szereg rygorystycznych badań tych skałek. A że wiemy, jak wygląda materia księżycowa, to jesteśmy w stanie to ze sobą porównać. Cześć, Kasiu! O której się zaczęło? O 18:00, czyli już ponad pół godzinki trwa ten stream, a przenosimy się na Księżyc. O właśnie, troszkę nam się przesunął. Jesteśmy w okolicach księżycowych Apeninów. No, być może kiedyś te góry będą atrakcją turystyczną dla człowieka i te szczyty będą zdobywane, no akurat tutaj obowiązkowo z tlenem. Teraz, moi drodzy, przechodzimy nieco na południową część księżycowej tarczy i trzy również stare kratery. No, wiek krateru można rozpoznać po tym, że w zasadzie pozostała sama krawędź, natomiast środek jest już wypełniony magmą. Zobaczcie, mowa o tych kraterach. Ten się wydaje najbardziej wypełniony, a ten w zasadzie najmłodszy. Teraz sobie sprawdzimy na naszej mapce, co to są za kratery. Wrócę do naszej mapy. Ptolemeusz, Alfonsus i Arzachel. Ktoś wygoogluje, jakiej średnicy jest Ptolemeusz? Chcę was troszkę też zaaktywizować. Czy jakieś rozmiary tych skałek? Paweł, wiem, że chyba jesteś tutaj z nami, więc może przejrzyj jakieś, może są jakieś pytania do ciebie. Cześć, Tomasz. Cześć, Dominika. Dominika pisze z Facebooka. Zapraszam jak coś na YouTube. Nie ma meteorytów z Merkurego. Paweł potwierdził to, co ja powiedziałem. Po pierwsze, no, musiałoby dojść do naprawdę niesamowitego zbiegu okoliczności, aby taka skałka z Merkurego dotarła w okolice Ziemi. To już jest daleko. Dobrze, mam ze sobą ciepłą yerbę. Musi być. ...153 km średnicy. No i zobaczcie, moi drodzy, teraz, jak mamy dostrzec tutaj, to jest 153 km, jak mamy dostrzec kilkumetrowy instrument pozostawiony przez człowieka? No nie da się, nie mam najmniejszych szans. Być może ten krater, obstawiam 3 km, 4, myślę, że będzie to coś w tej okolicy. A tutaj mamy te kratery niżej. Alfonsus, tak, dobrze pamiętam, z wzniesieniem centralnym. Pięknie oświetlonym i Arzachel, zobaczcie, to wzniesienie centralne rzuca długi cień. Jest nawet amatorska metoda pomiaru gór księżycowych, wykorzystując, znając kąt, pod jakim... Szukam tego termosa. A. Znając kąt, pod jakim pada światło słoneczne i długość cienia, można bawić się w ustalanie wysokości gór księżycowych. Oczywiście nie są to proste obliczenia, ale jeśli ktoś ma głowę do matematyki, to polecam poszukać sobie informacji na ten temat. Bardzo fajna zabawa. Można samemu robić księżycowe zdjęcia i porównywać. Na zdrówko. Czy start nie miał być o 19:00, Kasiu? Nie, o 18:00, o 18:00. Teraz tak, piszecie, że czekacie na Marsa. Dobrze, to za chwilkę się do niego przeniesiemy. A może Uran najpierw, co? Bo to Uran dziś ma okazję stać się bohaterem drugoplanowym, choć w sumie bardziej pierwszoplanowym. Zazwyczaj obserwujemy go w okolicach opozycji, ale mimo tego, że już jest grubo po opozycji Urana, no to jeszcze dziś właśnie przez bliską obecność
Księżyca i Marsa. Uran znajduje się w tym miejscu. To jest ta kropeczka, którą pokazuję wam teraz wskaźnikiem. To jeszcze przez tą bliską obecność z Marsem. Wczoraj doszło do największego zbliżenia, zresztą informowałem was na fanpage'u. To jeszcze przez tą bliską odległość z Marsem i Księżycem jeszcze Uranem się interesujemy w ogóle w styczniu. Bo do opozycji doszło 31 października, jeśli mnie pamięć nie myli. To zaczniemy od Urana. Ktoś widział kiedyś Urana? Albo inaczej, kto nie widział nigdy Urana? Bo to jest planeta niby widoczna gołym okiem. To znaczy, no nie niby, jest widoczna gołym okiem. Ale i tak nie został odkryty do momentu wynalezienia teleskopu, bo jest tak słabym obiektem, że po prostu często był mylony z gwiazdami, bo Uran był obserwowany i były notowane jego pozycje, ale astronomowie, którzy to robili wcześniej, przed odkryciem Urana, klasyfikowali go jako gwiazdę. Jeszcze sekundka, bo teraz zobaczymy, zobaczę co widzieć, co będzie widział w moim obrazie. Ok, mam Urana. Wyśrodkowuję. Jeszcze dajcie mi chwilkę. No tak, pięknie, pięknie widoczny. Zaczniemy od prześwietlenia Urana, tak abym mógł pokazać wam jego księżyce. Uran ma 27 księżyców, z czego tylko niewielka ilość ich, bodajże 6 czy 5 było odkrytych z Ziemi. Natomiast resztę odkryła sonda Voyager 2. Poza tym też były księżyce odkrywane przez duże naziemne teleskopy, chyba przez Very Large Telescope również. Wracamy do widoku z teleskopu. To jest, moi drodzy, dzisiejszy Uran. Aha, teraz oglądamy Uran. Planeta. Przy księżycu w nawiasie powinien napisać księżyc i księżyc. Ich nazwy z dzieł Szekspira, zgadza się. Jaki mam teleskop, pyta Sebastian Sarnowski. Jeśli to pytanie do mnie, to masz napisane w prawym dolnym rogu. A tu, moi drodzy, widzicie Urana, a te kropeczki przy nim to są jego księżyce. Teraz zaraz zobaczymy, które to są księżyce. Przeniesiemy się na chwilę do stelarium. Tu jest Uran. Czyli tak, mamy jeden fałszywy księżyc. To jest gwiazda 15 wielkości gwiazdowej. Oberon, dalej od Urana Titania, a blisko jest Ariel i Miranda. Nie wiem, czy te księżyce uda nam się zobaczyć. Mamy też Umbriel na południe od Urana. Tak przedstawiają się orbity tych księżyców w tym momencie. Uran jest bardzo mocno nachylony pod kątem niemal 90 stopni, ponad 90 stopni. Podaje się 98 stopni nachylenie, czyli jest taką orbitą kołyszącą się niemal po swojej orbicie, toczącą dokładniej mówiąc. I w tej chwili Uran dąży do przesilenia letniego na półkuli północnej, a to oznacza, że te orbity za parę lat z perspektywy ziemskiego obserwatora będą wręcz kołowe. Będą wręcz kołowe. Czyli mamy Oberona, Titanię i Umbriel pod Uranem, a tam Ariel i Miranda. Przenieśmy się teraz na widok z teleskopu i zobaczmy, które księżyce uda się wyhaczyć. Jest dużo szumu, ale on... O, jest! Tutaj, słuchajcie, widać. Widać Mirandę. Nie, to będzie Umbriel. Tutaj pokazuje się Umbriel. Tu mamy... no już zapomniałem. Ariel? Nie, Titania i Oberon. Titania i Oberon. Tu jest ta gwiazdka 15 wielkości gwiazdowej, ten fałszywy księżyc. A tutaj też się coś pokazuje i to będzie Ariel właśnie. Ja wam wcześniej zadałem pytanie. Uran zatacza się. Co to za software? To było Stellarium. Odsunę teraz troszkę wskaźnik.
Krzysztof Ratajski napisał, od czego zacząć przygodę z obserwacją nieba. Moi drodzy, już w toku tworzy się prezentacja. Jak rozpocząć swoją przygodę z astronomią? Będzie to seria live'ów, w których będę z wami rozmawiał o waszych prywatnych, różnych problemach, to nazwijmy, związanych z astronomią, czyli na przykład personalnie odniosę się do każdego, kto napisze komentarz, że mam taki i taki teleskop, jaki okular chcesz, polecasz, abym dokupił i tak dalej, albo co kupić jako pierwsze do obserwacji nieba. Będzie to seria prezentacji, live'ów o tym, co można obserwować gołym okiem, przez lornetkę i za pomocą teleskopu, jakie obiekty w ogóle są widoczne na niebie, w odległości rosnącej od Ziemi, czyli zaczniemy od sztucznych satelitów, bo je też przecież można obserwować, lubicie Starlinki, Międzynarodowa Stacja Kosmiczna była dziś widoczna i tak dalej, przez Księżyc, planety, aż po odległe galaktyki. Z tym, że do tego chcę się dobrze przygotować, do tego potrzebuję czasu, a że Astrolife nie jest jeszcze w pełnej wersji, bo o tym też wam mówiłem na jednym z poprzednich spotkań naszych. Jest taka swego rodzaju analogia do progów na Patronite. Astrolife w pełnej wersji wystartuje wtedy, kiedy wasze wsparcie przekroczy 7000 zł miesięcznie. Będzie to kwota, będzie to wsparcie, które pozwoli mi względnie bezpiecznie zająć się tylko i wyłącznie tworzeniem nowych materiałów na kanał. Wtedy będzie tego dużo więcej, będę mógł się wami zająć jeszcze lepiej. Natomiast no teraz, tak jak widzicie, dziś musiałem wziąć urlop, abyśmy tę transmisję mogli sobie tutaj wspólnie obejrzeć. Także jeśli ktoś z was chciałby pomóc w rozwoju Astrolife i w przejściu przede wszystkim na pełną wersję, to jest coś, na czym zyskamy wszyscy. Ja będę mógł tworzyć dla was więcej materiałów, wy tych więcej materiałów będziecie mieć nowe serie. Ja ostatnio już sobie myślałem, jakie nowe serie będą po tym, jak Astrolife wystartuje w pełnej wersji. To też nie jest tak, że te 7000 zł wpadnie do mojej kieszeni. Sami dobrze wiecie, Patronite, operatorzy mają swoje prowizje, do tego rejestracja działalności gospodarczej, wtedy już będzie konieczna ZUS-y, podatki, ale myślę, że względnie bezpiecznie już wtedy będę mógł dla was prowadzić ten projekt tak, naprawdę tak, jakbym tego chciał. Zresztą jeszcze o czymś wam niedługo powiem, ale jeśli ktoś z was chciałby wesprzeć Astrolife na Patronite, to zapraszam, link znajdziecie w komentarzu, w opisie pod tym filmem. Zobaczcie, już 235 osób właśnie dzięki nim takie rzeczy jak ta transmisja teraz mają miejsce. I można planować kolejne naprawdę fantastyczne, kosmiczne rzeczy, więc bardzo serdecznie zapraszam. Jeśli ktoś jest na Facebooku, to zapraszam na YouTube. A teraz... Czemu nie ma zapowiedzi live dziś z lotu SN9? To jest w ogóle śmieszna historia z tym SN9. Ten live ja przekładałem, zmieniałem miniatury, więc moi drodzy, usunąłem w ogóle zapowiedź tej transmisji. Jeśli będzie start SN9 i nie będę wtedy w pracy, a jest duża szansa, że nie będę, bo jeszcze tylko jutro będę w pracy na drugiej zmianie wieczorem, a potem znowu mam pierwsze zmiany, więc to by się bardzo idealnie zgrywało, no to wtedy taki live ze startu SN9 będzie. Natomiast jeśli będę w pracy, no to niestety będzie problem z tym, abym przeprowadził dla was transmisję. Ale tak jak mówię, możecie mnie z pracy bardzo łatwo zwolnić. Wystarczy, że się zrzucicie na pełną wersję Astrolife. No i wtedy robimy już wszystko na maksa. Cześć Michał, witam cię, sąsiad. Pewnie słyszysz mnie też z okna. Dobrze, moi drodzy. Odpowiadając na pytanie o początek z astronomią, warto rzucić okiem na film Planetarium Śląskiego, bodajże dokładnie o takim samym tytule. Krótko, profesjonalnie... Oj, zniknęły mi komentarze. I bardzo na temat. Tak, ktoś też dobrze, trafnie napisał, że z tym SN9 to jest... Fajne słowo tam padło i uciekł mi ten komentarz. Kamil, Mateusz, czekam z niecierpliwością na ten film. To nie będzie film, to będzie seria live'ów o tym, jak rozpocząć swoją przygodę z astronomią. Konkretnie, jakie książki, jakie kanały na YouTube polecam, jakie portale w Polsce i nie tylko. Ale przede wszystkim czego zacząć? Od samych podstaw. Zaczniemy. Ten uran taki troszkę za duży. Hmm.
kierunku Księżyca leci samolot? Nie. A słuchajcie, coś wam zresztą pokażę, bo dla patronów jest taka grupa na Facebooku, Wspieram Astrolife się nazywa, ona jest tylko dla osób wspierających i tam ostatnio przeprowadziłem pierwszy live z Sony A7S2 wpiętym w teleskop, czyli Alfa, ta, którą widzicie tu, która teraz pokazuje nam niebo na szeroko, razem z Księżycem, Marsem i Uranem i Syntą, Alfa była wpięta w Syntę. I mimo tego, że była pełnia Księżyca, to obserwowaliśmy obiekty głębokiego nieba. Alfa ma troszkę większe pole widzenia. Naprawdę fajnie będzie pokazywać Księżyc. Zresztą planuję live, a nie będę wam zdradzał jaki. Ale myślę, że wypali na pewno. Ale co wam mogę pokazać? Na przykład bardzo fajnie, bo Alfa jest bardzo czuły, światłoczułym instrumentem, aparatem. I podczas pełni Księżyca normalnie mogłem nagrywać samoloty lecące. Ja wam pokażę takie nagranie. Akurat z tego nagrania nie jestem za specjalnie zadowolony, bo samolot zobaczyłem w ostatniej chwili i próbowałem go złapać resztkami sił na szybko. Ale coś z tego wyszło. Zaraz wam to pokażę. Teraz uwaga, jeśli ktoś z was tylko słucha, to zasiądźcie przed monitorem, bo pokażę wam, jak Alfa i Synta nagrały nocny przelot samolotu. Patrzcie. Oj, jej, chwilka. Fajnie, prawda? Tutaj akurat światło zaczęło mi wpadać od latarni z boku. Ale widok naprawdę nieziemski. A jeśli jeszcze będę lepiej prowadził, bo akurat do tego no, mam jakby wprawę, bo przez dłuższy czas kiedyś zajmowałem się RNAV spottingiem, czyli po prostu łapaniem samolotów na wysokości przelotowej w dzień. A tutaj mamy samolot oświetlony wyłącznie przez światło księżyca w pełni, no i w tle widoczne gwiazdy. Zapewniam was, że jestem w stanie dużo lepiej prowadzić za samolotem niż tutaj, więc takich nagrań jeszcze będzie więcej. A na pewno, jeżeli chcecie, to zrobimy sobie kiedyś live w pełni księżyca i łapanie, oglądanie samolotów Alfą i Syntą. Dobrze. Kiedy Mars? To za chwilkę. Za chwilkę, jeszcze przez chwilę Uran, bo tak, spróbujemy sobie zobaczyć jego tarczę. Więc teraz musimy obniżyć ekspozycję. O tak, niebieskawa tarcza Urana. Oj, dajcie mi czas na ustawienia. Zielonkawo-niebieskawa. Troszkę trzęsie nim atmosfera. Gdybyśmy zebrali więcej klatek i zestakowali, przede wszystkim gdybym użył soczewki Barlowa, no to wtedy moglibyśmy zobaczyć dużo więcej. Ale widać, że jest to kuleczka zielonkawa. Można być z takiego obrazu zadowolonym, zwłaszcza, że nie używam jakichś spektakularnie dużych dodatków w postaci Barlowów. Bombowe to nagranie z samolotem, dzięki. Super byłby taki live z łapaniem samolotów, no to obiecuję wam go. Jeśli tylko będzie pełnia, będzie pogodnie, rozstawiamy się i robimy totalnie nieastronomiczny live, wtedy nie będę miał pretensji, że ktoś go nie chce oglądać, albo że pojawią się głosy, że a miał być kanał o astronomii. Sami dobrze wiecie, że no nie wiem, kiedyś na fanpage wrzucałem, ostatnio nie wrzucam, bo nie mam czasu fotografować samolotów, ale uwielbiam to, jest naprawdę na maksa relaksujące zajęcie. Jeśli nie wiecie, co robić ze swoim teleskopem za dnia, to po prostu łapcie samoloty, kupcie lustrzankę, już taki nawet Canon 1200, ktoś już takim, to jest chyba ta najtańsza lustrzanka Canona 1200D, już można postrzelać. Teleskop, no jednak minimum Synta 8-calowa, ja łapałem 12, no a tutaj mamy 16 do obserwacji astronomicznych, ale bardzo dużo spotterów łapie Syntą 10 i dosyć popularny też w tym fachu jest Pentax K5.
Co polecam oglądać teleskopem Skywatcher 114 na 900, głównie księżyc. To jest niestety zbyt mały teleskop na... Zresztą w filmie o kupnie pierwszego teleskopu, który znajdziecie na tym kanale, odradziłem kupno takich teleskopów, ale skoro już kupiłeś, no to zobaczysz przez niego przede wszystkim księżyc, no i zobaczysz też pierścienie Saturna, zobaczysz fazę Wenus, księżyca Jowisza, z tym, że to będzie widok, który ci się szybko znudzi, bo to będzie wyglądało tak zawsze. Niczego innego nie zobaczysz poza tym, co zobaczysz raz przez ten teleskop. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Moi drodzy, no to z Uranem powoli się żegnamy. Widzieliśmy jego księżyce, widzimy jego tarczkę. Jeszcze może przypomnę, że Uran był odwiedzony tylko przez jedną sondę wysłaną przez ludzi. Był to oczywiście Voyager 2 i co najlepsze, jest 21 stycznia, 24 stycznia minie dokładnie 35 lat od minięcia Urana przez sondę Voyager 2. Teraz pokażę wam, jak wyglądał ten przelot w ogóle. Uran z racji tego, że jest pochylony, mocno nachylony względem płaszczyzny Układu Słonecznego, to Voyager wpadał w ten układ Urana i jego księżyców niemalże pod kątem prostym, mimo że leci od strony Ziemi, prawda, w płaszczyźnie Układu Słonecznego. To jest rzecz jasna przyspieszony czas, o ile pamiętam dobrze, 30 minut w ciągu jednej sekundy upływa. I zobaczcie, po minięciu Urana asysta grawitacyjna w kierunku Neptuna, którego widzicie w górze ekranu. W taki sposób dość blisko Urana przeleciał Voyager 2. Program, który to teraz symuluje, który widzicie, nazywa się NASA Eyes on the Solar System. Jest to program darmowy. Naprawdę bardzo, z bardzo bogatą bazą danych, zdjęć i świetnych informacji na temat przeróżnych misji kosmicznych. Teraz spójrzmy z perspektywy Voyagera 2, jak wyglądał ten przelot. To też, rzecz jasna, jest czas przyspieszony. Czy opłaca się kupić Skywatcher 200 na 1000? Jasna rzecz. Oczywiście, że tak. To jest bardzo fajny teleskop. Brakuje jeszcze 200 łapek, a jestem ciekaw do czego. Dobrze, a jeszcze chciałbym wam pokazać, moi drodzy, jak został Uran sfotografowany i sfilmowany z Ziemi. Bardzo interesujące nagranie było z Very Large Telescope. Spójrzcie, tu Uran w 2008 roku, nachylona, pierścienie są widoczne, bo to jest nagranie w bliskiej podczerwieni. Te jaśniejsze księżyce, te większe księżyce są jaśniejsze, natomiast tam delikatnie możecie widzieć, że zza tarczy Urana wychodzą księżyce słabsze też. Nawet można zobaczyć, że jeden z nich rzuca chyba cień na Urana. Tak, tak, to jest cień. W tym miejscu podejrzewam, że to będzie cień tego księżyca, bo porusza się identycznie tak jak księżyc. To jest nagranie z Very Large Telescope, a do tego było też zdjęcie w podczerwieni. Fantastyczny obraz. Mamy Urana, mamy jego pierścienie. No można się pomylić, że tu jest Saturn, ale to jest, moi drodzy, Uran. Również 2007 rok bodajże, albo 2005, no już nie pamiętam dokładnie. Mamy Mirandę, mamy Umbriel, Titanie, jaśniejsze księżyce, a także mniejsze Portie oraz Puck, który możecie kojarzyć z polskiej mapy taką nazwę. Ok, jeszcze ostatni rzut oka na Urana. Czy myślałem nad uruchomieniem na kanale YouTube wspierania? Tak, myślałem. Być może coś takiego będzie. Na razie jest Patronite. Z tego co wiem, to wspieranie na YouTube ma bardzo duże prowizje. I raczej nie poleca się tego.
To uran ma pierścienie? Szok, napisała Ewa. Oczywiście, że tak. A, nic nie widzicie? Widzicie tego urana. To ja teraz jeszcze, zanim przejdziemy do Marsa, to jeszcze wrócimy sobie na chwilkę do urana z księżycami. Oczywiście uran ma pierścienie, choć są bardzo delikatne, ale co najlepsze, odkryto je z Ziemi pośrednią obserwacją, czyli w roku 1973, o ile dobrze pamiętam, tu mogę się mylić, nie pamiętam już kto, który astronom obserwował zakrycie gwiazdy przez urana. Uran po prostu przechodził na tle odległej gwiazdy i co się okazało, na szczęście aparatura była włączona już wcześniej i zarejestrowano, zanim ta gwiazda schowała się za uranem, zarejestrowano przygasanie, bodajże pięciokrotne przygasanie tej gwiazdy, czyli co się zakrywało. Następnie uran zakrył gwiazdę, a po odkryciu gwiazdy przez planetę znowu ta gwiazda zaczęła przygasać. No oczywiście wtedy już nie było wątpliwości, że wokół urana muszą znajdować się pierścienie i zostały one nazwane od greckich liter alfa, beta, gamma, delta i epsilon. A potem w okolice urana dotarła już sonda Voyager 2 i odkryła kolejne pierścienie. A teraz są one obrazowane nawet przez największe naziemne teleskopy. Jak się ten program nazywa z tą sondą? Już wpisuję NASA ICE on the Solar System. Coś takiego trzeba wpisać w Google i znajdziecie sobie. Każda gazowa planeta ma pierścienie. Słuszna uwaga, Marek. Dziękuję, Paweł. Bardzo miły komentarz. Dzięki. Dobra. Które planety mają jeszcze pierścienie? Tak jak napisał Marek wyżej, każda gazowa. Czyli zarówno Jowisz ma pierścienie, chociaż bardzo delikatne. Saturn ma te najbardziej okazałe. No i Uran z Neptunem również, ale są to pierścienie, których nie zobaczycie żadnym amatorskim teleskopem z Ziemi. Moi drodzy, to do Marsa. Włączam alfę na sekundkę. Może ją nawet troszkę przestawię, bo już odjechała. Znaczy obraz odjechał. Melodyjkę możecie słyszeć. A ja już sprawdzam, jak tam nasz Mars. Ok, jest widoczny w polu widzenia. No i Mars jest przede wszystkim bardzo jasny, więc zaraz będziemy schodzić z ekspozycji. Ciekawe, czy uda nam się dostrzec dzisiaj Phobosa i Deimosa. One nie straciły zbyt dużo na jasności od opozycji, o wiele więcej stracił Mars, więc być może łatwiej będzie je wyłuskać. Oj, malutki, malutki ten Mars. Ale ciężko, ja już nie będę dzisiaj soczewkę Barlowa wpinał. No tutaj już mocno przekraczamy możliwości. Widać piksele, ale coś tam widać na tej tarczy. Zaraz zobaczę, jaką on ma w ogóle dzisiaj, jaki ma rozmiar kątowy Mars obecnie. Oj,
przejdźmy na chwilkę do stelarium, ale on już jest niewielki. Mars duży jest tylko w okolicach opozycji, potem błyskawicznie maleje i przez większość dwuletniego okresu, kiedy czekamy na niego, na jego kolejną opozycję, jest po prostu niewielki. Bardzo małą planetą, w zasadzie niezbyt atrakcyjną. No właśnie, tak prezentuje się w tej chwili, widać te pociemnienia w centralnej części. Zaraz spojrzymy na to jeszcze raz. Deimos, czy on jest w maksymalnej elongacji? No niestety nie, nie jest i nie będzie. Będzie za o północy. No to niestety, ani Deimos, ani Phobos nie są dziś w maksymalnych elongacjach od Marsa, więc będzie bardzo trudno je złapać. Ale jedną obserwację, którą będę chciał przeprowadzić w lutym, wtedy kiedy Mars będzie równonoc na Marsie, równonoc wiosenna na półkuli północnej, wtedy będę próbował złapać Marsa. Słuchajcie, bo tak czytam wasze komentarze, widzę, że tutaj coś się dzieje, ale mamy moderatorów, także jeśli cokolwiek uważacie, że dzieje się, że przekraczane są jakieś granice dobrego smaku, no to działajcie. 1 lutego kwadratura, tak, ale to nie ma związku z porami roku akurat, ale również w lutym będziemy mieć Mars równonoc wiosenną na półkuli północnej, a to oznacza, że księżyce ustawią się w płaszczyźnie planety, w płaszczyźnie też Układu Słonecznego i Mars będzie zaćmiewał księżyce, będzie zaćmiewał Deimosa i Phobosa i takie live z takiego zaćmienia księżyca Marsa będę chciał wam pokazać, jeśli oczywiście jest to w zasięgu naszych możliwości. Tego jeszcze nie wiem, ale takie rzeczy trzeba po prostu sprawdzić, a jeśli się uda, no to będziemy świadkami naprawdę bardzo fajnego zjawiska, jeśli uda się to zrobić. Na razie w blask Marsa te księżyce giną, bo są zbyt blisko. Wiem, że kiedyś Deimosa udało się bodajże na live z patronami chyba wyłapać, ale nie zawsze to też się udawało. Te księżyce są względnie jasne, one mają jasność około 12, chociaż nie, Deimos to już teraz 14, a czyli jednak sporo straciły na jasności, może być problem, ale będziemy próbować. Będziemy próbować. Wracam do ustawień ekspozycji, które pozwolą nam spojrzeć na tarczę i na fazę Marsa. Możecie zauważyć, że on nie jest już idealnie okrągły, tak jak to miało miejsce wtedy, kiedy był w opozycji i znajdował się po przeciwnej stronie Ziemi niż Słońce, a jest delikatnie nadgryziony. No tak się złożyło, że Mars też pokazuje fazy. Nie takie jak Wenus i Merkury, ale jednak odległość od Ziemi do Marsa jest na tyle mała, że gdy ta planeta, gdy obserwujemy go troszkę nieco z boku, to ta faza już wydaje się dużo bardziej, troszkę bardziej nadgryziona. To jest właśnie dzisiejszy widok Marsa, dzisiejsza faza. Jak podaje program Stellarium, a program Stellarium się w tej kwestii nie myli, no jest to faza 88,5%, ale spójrzcie na rozmiar kątowy, zaledwie 9 minut łuku. To jest praktycznie no nic, bardzo mało, bardzo mało. Musimy poczekać na dogodne warunki do obserwacji Marsa, no do listopada kolejnego roku, nie tego roku, tylko kolejnego, do roku 2022 listopad. To jest 9 minut łuku, a w opozycji mieliśmy 22 minuty łuku, czyli jest ponad dwukrotnie mniejszy. Ale o Marsie ciągle będzie głośno, prawda? Już te trzy misje kosmiczne Tianwen, Hope i amerykańska misja NASA Mars 2020, powoli Perseverance z łazikiem Perseverance i helikopterem Ingenuity dolatują do Marsa i o Marsie będzie bardzo głośno w lutym. O właśnie, 18 lutego ktoś napisał. Czy pojawiły się jakieś nowe tanie teleskopy warte uwagi od momentu, gdy robiłem o tym materiał? Marsur 2K pyta. Niestety nie dość, że nie pojawiły się żadne nowe tanie teleskopy, to te, które były tanie, znacząco podrożały. Takie mamy czasy, że branża optyczna nawet wykorzystała ten czas, bo przecież ceny teleskopów przez wiele, wiele lat były stabilne, stałe. Marcin napisał grudzień 2002. Tak, wtedy będzie opozycja Marsa, ale ja mówiłem o tym, że na korzystne warunki obserwacji już rozpoczną się w listopadzie. Czy będzie live z lądowania na Marsie? Być może. Jeśli nie będę w pracy,
To tak. Astrolife, od jak długiego czasu interesujesz się astronomią? Od roku 1997, kiedy pojawiła się kometa Hale-Bopa, to już wtedy skradła moje serce na resztę życia. Prawdopodobnie na razie nie wyobrażam sobie, abym miał kiedykolwiek przestać się tym interesować. A, wróćmy do teleskopu. To jest dla nas bardziej. To jest dla nas ważniejsze niż widok ze stelarium, który każdy może sobie w każdej chwili włączyć. No a tu mamy tą małą tarczkę Marsa w tej nieco nadgryzionej fazie. Ostrzejsza nie będzie, bo seeing dziś najlepszy nie jest. Chociaż Uran był dość dobrze widoczny. Uran około 4 sekund łuku, a Mars 8, czyli no tak jak było, tak jak to widzieliśmy, dwukrotnie mniejszy był Uran. Około. Mars w koniunkcji ze Słońcem, czyli wtedy, kiedy znajduje się po przeciwnej stronie Słońca niż Ziemia, osiąga również 4 minuty, sekundy kątowe średnicy, czyli tyle co Uran. Okej, okay. To może wrócimy do. Tutaj widzę, że jest dyskusja o tym, jak wymawia się kometę Hale-Bopa. Oczywiście, że Hale-Bopa odkrył Alan Hale. A, zmień podpis Urana na Marsa. Dzięki, właśnie. Oj, długo to trwało. Ale na szczęście komunikujemy się też za pomocą dźwięku. I wiecie, że oglądamy Marsa od jakichś 10 minut. Jak się ma stan lustra Synty po tylu już live'ach? Lustro było my teraz. Pokazywałem wam chyba nawet tutaj na live'ie, jak wyglądało przed i po. No różnica ogromna. Ktoś nawet zaśmiał, że wszystkie live'y teraz trzeba będzie powtórzyć z tymi samymi obiektami. Jaki był pierwszy teleskop, którym zacząłem obserwację nieba? Skylux 70 na 700. Bardzo dobrze go wspominam, aczkolwiek no nie poleciłbym go. Chyba, że z dobrymi okularami do takiego niedzielnego podglądania nieba. A teraz, moi drodzy, wrócimy do Księżyca już. Na chwilkę widok z Alfy. Widzicie, jak Synta pracuje. Ja ustawiam księżyc. Spojrzymy sobie jeszcze w kierunku południowego bieguna. Południowego bieguna Księżyca. I przenoszę. Zobaczcie, teraz zobaczycie, czym jest seeing i jak bardzo potrafi popsuć radość z obserwacji. Pływa nam ten Księżyc, pływa, ale pływający obraz jest stabilny, nie jest nieostry. Więc gdybyśmy wykonali stakowanie tego rejonu Księżyca, czyli nałożenie na siebie wielu zdjęć takich najlepszych, wielu klatek, wtedy można by było uzyskać ciekawe rezultaty. Także teraz jeszcze chwilkę polatamy sobie nad Księżycem. I przy tym pięknym widoku teraz mogę czytać Wasze pytania. Pięknie plejady widać. A, właśnie, plejadki widać. Jaki jest najlepszy teleskop Skywatchera do obserwacji głębokiego nieba? No, im większy w zasadzie, to tym lepszy, jeśli chodzi o Skywatchera. Także ja mam na przykład 16-calowy i on jest jak najbardziej dobry do obserwacji głębokiego nieba. Miałem okazję kilka razy pod naprawdę dobrym niebem z niego skorzystać i obrazy są wręcz takie jak fotograficzne, można powiedzieć. Czy jest możliwość zobaczenia księżycy Marsa
za pomocą jakiegoś Dobsona. To znaczy za pomocą Dobsona się nie patrzy. Dobson to jest montaż, który trzyma teleskop, na którym teleskop się znajduje i operujemy teleskopem. Poruszamy góra, dół, więc Dobson to nie teleskop. Teleskop to jest tuba, a to już co sobie posadzisz na tym Dobsonie, to już jest twoja sprawa. Natomiast jeśli chodzi o księżyce Marsa, jak najbardziej są w zasięgu teleskopów, ale dopiero od 12-calowych, 14. Zresztą to też nie jest taka prosta sprawa, bo im większy teleskop użyjesz, tym jaśniejszy będzie Mars, który będzie cię oślepiał. Więc tutaj dobrze jest stosować pewną technikę polegającą na zakrywaniu Marsa i obserwowaniu tego, co się dzieje wokół niego. Stosuje się ku temu specjalną przysłonę. Czy będą dzisiaj obiekty głębokiego nieba? Moi drodzy, generalnie podczas takich nocy nie obserwuje się obiektów głębokiego nieba, bo księżyc jest bardzo jasny, ale zrobię wyjątek dla was specjalnie, skoro już się przecież rozstawiłem. Możemy sobie coś zobaczyć. Bardziej preferowałbym gromady, chociaż tak, M42 jest już wysoko. Ja obiecałem, że mgławicę Oriona będziemy oglądać często tej zimy, więc do mgławicy Oriona, a i znowu tam jest napisane Mars, planeta, dobra. Teraz już będziemy się komunikować słownie, sorry. To przeskok po kilku DS-ach. Przypomnijmy sobie te, które były. Czy będzie M44? Jeszcze nie. Dlatego, że jest jeszcze zbyt nisko. Żeby mi tu teleskop Alfy nie strącił. O, Alfa padła. Co tu? Kolimator. Alfa padła, z racji tego, że już z niej pokorzystaliśmy sobie, to nie będę teraz do Alfy, w Alfie zmieniał baterii, więc na dziś już się wysłużyła. Wrócimy do Stellarium. M42. Wielka mgławica w Orionie. Kto był na poprzednim live, ten dobrze wie, jak ona prezentuje się w naszym teleskopie, ale dzisiaj jest trochę lepsza przejrzystość, więc dziś może być jeszcze ładniej. Chociaż znowu jest księżyc, więc takie to trochę balansowanie pomiędzy różnymi kompromisami. Sorry. Dobra, ja już widzę M42, zaraz wam pokazuję. Oj, jeszcze chwilka. Widzę, że ten dzisiejszy seeing jest naprawdę kiepski i sprawia, że gwiazdy są takie plackowate. Ok, przeskakujemy na teleskop. Mgławica Oriona z przepalonym regionem Huygensa, bo chciałem wam pokazać te struktury ciemniejsze niedaleko, dookoła niej. Ciemna mgławica. Część nazywana rybim pyskiem, tutaj mamy fragment nie żagla, tylko miecza, tu mamy fragment żagla i tutaj mamy M43. No właśnie, to o czym mówiłem, widać, że te gwiazdy są takie placuszki. To jest efekt zapewne tego seeingu, który przed chwilą na Księżycu wcale nie powalał. Jeśli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała M42, ona naprawdę na poprzednim live dała niesamowite show. Czy M35 złapię? Złapię, więc zobaczymy, jak wygląda M35. Messier 35. To jest gromada otwarta w konstelacji bliźniąt, a za chwilkę poczekam na jakąś waszą propozycję.
bardzo dużo gwiazd. Tak ustawię, żeby było widać też tę gromadę tła. O, właśnie, teraz to będzie dobrze widoczne. Ja tak szybko zmieniam te obiekty, bo one były na poprzednim live'ie. I jeśli ktoś chce, to zapraszam do poprzedniego live'a, chociaż tam ten teleskop troszkę nam podskakiwał, nie wiem, czy pamiętacie. A tutaj mamy gromadę Messier 35. Gromada M35, gromada otwarta, a tutaj gromada NGC 2158, która znajduje się dwukrotnie dalej i składa się z dużo większej ilości czerwonych gwiazd, widzicie, dużo starszych gwiazd niż ta M35, w której widzimy gwiazdy błękitne, białe, a tutaj bardziej czerwone. Także tu mamy M35, a tu mamy NGC 2158. Jesteśmy w tej chwili na tle konstelacji bliźniąt, czyli ja wam to teraz pokażę dokładnie. W którym miejscu? O, właśnie tu. Mamy konstelację Oriona i konstelacja bliźniąt. Zmienię tylko oznaczenia na te katalogowe. Ok. Wracamy do widoku z teleskopu. M31, Andromeda. Czy możliwe, że widzę Urana z lornetki 15x70? Oczywiście, że tak. On jest widoczny gołym okiem, chociaż no nie dziś. Dziś za blisko jest Księżyc i trudno byłoby ci go dostrzec gołym okiem, ale jak najbardziej w ciemną noc, jeśli wie się, gdzie jest Uran, to można go gołym okiem wypatrzyć. Czekam na waszą propozycję, ale niech to nie będzie Andromeda. Musiałbym się przestawić o 180 stopni niemal z całym sprzętem swoim. No nie o 180. Zresztą Księżyc jest blisko. Proponuję jednak, aby to były gromady, a nie mgławice. Mgławica Oriona jest bardzo jasna i przez to wyglądała naprawdę oszałamiająco. Ale jeśli chodzi o... o obiekty głębokiego nieba, to dzisiaj bardziej gromady. To słuchajcie, to może ja po prostu teraz na koniec jeszcze pokażę wam gromady 37 w Orionie. Nie wiem, czy wiecie, że jest taka gromada i zaraz zobaczycie, dlaczego tak się nazywa. NGC 2169. Wczoraj nie widziałeś gołym okiem, bo wczoraj też księżyc był blisko. NGC 2100... Oj, już zapomniałem. Syriusz nie. Syriusz niestety nie, bo tak się ustawiłem z teleskopem, że mam go za budynkami. Dzisiaj w ogóle nie zobaczę go z mojej lokalizacji. 2169. No i pewnie teraz niektórym przypomną się może takie testy na widzenie barw, bo trochę tak to wygląda. Moi drodzy, gromada 37. I ona, już dobrze wiecie, czemu tak się nazywa, spójrzcie. Mamy trójeczkę ułożoną z gwiazd i mamy siódemkę. I co najciekawsze, to jest gromada gwiazd, które są chyba ze sobą powiązane grawitacyjnie. To nie jest asteryzm 37, tylko gromada gwiazd powiązanych ze sobą fizycznie. Ale co do tego, to musiałbym się upewnić. Tak, wszyscy krzyczą plejady, a Hiadom się przykro robi.
Łabędzi już nie. W łabędziu będziemy siedzieć całe lato. Zresztą, kto nie był na poprzednim live'ie, to zobaczcie, ile ciekawych obiektów głębokiego nieba tam się pojawiło. Była nawet czarna dziura, była kometa, oczywiście wszystko to w cudzysłowie. Dobrze, spojrzę na wasze komentarze. Betelgeza. Ktoś poprosił o Betelgezę. NGC 2158 napisał Grzegorz, ale czemu? Przecież była przed chwilą. Uran. Uran był. Można sobie cofnąć transmisję. A było już poka Saturna? Jeszcze nie. Dobrze. To chcecie Betelgezę, to Betelgeza. Potem Kasia napisała, że Aldebaran byłby ciekawy. To spojrzymy sobie na dwie czerwone gwiazdy. Zaczniemy od Betelgezy. Mgławica pierścień może, napisał MTC. Mgławica pierścień oglądana jest zazwyczaj. Ostatnio oglądaliśmy ją w sierpniu, to jest obiekt typowo nieba letniego. Spójrzcie, Betelgeza jest tak jasna, że aż odblaski w korektorze komy powstają. Ale jest Betelgeza. Moi drodzy, przeniesiemy się może. Przed chwilą miałem pomysł na fajny obiekt i przeczytałem czyjś i zapomniałem. No bo mgławic nie ma sensu. A, Aldebaran jeszcze miał być. Aha, słuchajcie, zobaczymy, czy Alnitaka rozdzielimy. O, Alnitak jest gwiazdą podwójną. To jest gwiazda z pasa Oriona. I przyznam wam szczerze, nie pamiętam, czy kiedykolwiek tym setupem kamera plus synta próbowałem go rozdzielić. Przy Alnitaku mamy mgławicę płomień. Bardzo blisko. O, płomień nawet jest widoczny, pomimo księżyca. Delikatnie nam się zarysowuje. Teraz tutaj dostałem informację od Oskara, który na bieżąco śledzi to, co dzieje się w SpaceX z Starshipem SN9 i z tego, co wiem, moi drodzy, lot Starshipa nie wcześniej niż 25 stycznia. Także jeszcze sobie poczekamy. Dzięki, Oskar, za info i pozdrawiam cię serdecznie. Także zupełnie przypadkiem mówimy, zupełnie przypadkiem jesteśmy teraz w mgławicy płomień. O niej na innym odcinku, zresztą do tych mgławic wodorowych, założymy sobie filtr UHCS, ale tak nie będzie księżyca. A tutaj widzicie Alnitak, to jest ta gwiazda z konstelacji Oriona, która jest jedną z tych, które tworzą pas Oriona. Przejdźmy sobie na chwilkę na stelarium, jesteśmy dokładnie w tym miejscu. Mamy Alnitaka. I mgławice płomień. Troszkę poniżej jest koński łeb, ale jego nie zobaczymy bez użycia filtra UHCS.
I w dodatku przy takim księżycu płomień delikatnie nam się pokazuje, a tutaj widzę, że separacja Alnitaka to 2,3 sekundy łuku. No cóż, będziemy musieli spróbować. I zobaczymy. Jak wam się podoba płomień? Przypominam, że na niebie jest jasny księżyc. NGC-2244. Coś mi to mówi, to nie jest płomień? Nie, płomień to jest 2,24, a NGC-2244. A, no Rosetta, rzecz jasna. Dobra, Alnitak. Wrócimy do Alnitaka, spróbujemy rozdzielić błękitną gwiazdę typu widmowego O. Olbrzymia gwiazda, która żyć będzie krótko, ale bardzo intensywnie. Oj, coś tam nam leci chyba. Tak, to jest satelita geostacjonarny. Gdyby ktoś z was się zastanawiał, jak to możliwe, że satelita geostacjonarny się porusza, bo poruszamy się my, tak naprawdę nasz teleskop podąża za ruchem nieba, a to, co stoi, to, co się przesuwa, jest stacjonarne. Czyli gwiazdy, mgławice, one cały czas wschodzą, zachodzą, przesuwają się, górują, a one są stacjonarne, bo teleskop podąża, a to, co stoi w miejscu jako punkcik, będzie nam się przemieszczało. On tak się... Jest troszkę zdeformowany ten tor lotu tego satelity przez to, że są delikatne luzy w montażu. Ok, powiększamy tego Alnitaka i sprawdzamy, czy uda nam się go rozdzielić na jego i jego mniejszego towarzysza. Oj, nie będzie to łatwe. Nie wiem, jaka jest jasność Alnitaka B. To też powinienem sprawdzić. Ale wydaje mi się, że coś około 3 magnitudo. Ale to raczej nie będzie ta gwiazda powyżej. To by było zbyt proste. Jak na 3 sekundy łuku. Uran miał 3 sekundy łuku rozmiar. Więc... Nie powinno to tak wyglądać. No niestety. Wizualnie do rozbicia. A tu jakoś może rozpiętość tonalna kamery. No bo słuchajcie, no nie sądzę, żeby to był Alnitak B. Zresztą ja muszę to sprawdzić. Stellarium pokazuje 2 sekundy łuku separacji. No to jest zdecydowanie za dużo. No nie, nie, to na pewno nie jest Alnitak B. Widocznie różnica pomiędzy gwiazdami jest bardzo duża i rozpiętość tonalna kamery po prostu tego nie ogarnia. Jeśli przyciemnimy Alnitaka, to w tej chwili też nie zobaczymy gwiazdy trzeciej wielkości gwiazdowej, która być może by nam się pokazała, którą być może ten sprzęt byłby w stanie rozdzielić. No na pewno 2 sekundy łuku byłby w stanie rozdzielić. W każdym razie wizualnie rozdzieliłem kiedyś i bardzo przyjemny widok. Troszkę zaniedbałem wasze komentarze. Co tak się uparłem na te gwiazdy, bo dzisiaj mamy noc księżycową. Więc wtedy najlepiej obserwować układy wielokrotne, układy podwójne, gwiazdy interesujące, różne, ciekawe. Raczej odpuszcza się właśnie tak, jak tutaj napisał Marcin, mgławica głowa wiedźmy nie będzie dziś widoczna dobrze.
Okej, okay, moi drodzy, pierwsze pożegnanie. Myślę, że na dzisiaj to tyle. Ja już troszkę też zmarzłem. Te zimowe live'y no, będą troszkę krótsze. Latem widzimy się ostatnio. Najdłuższy live to chyba trwał ponad 3 godziny i wtedy oglądamy niemalże wszystko. Takie transmisje oczywiście będą, ale te zimowe będą krótsze, no i rzadsze przez wzgląd na pogodę, niestety. Co tu jeszcze ciekawego mamy w bliskiej okolicy, żeby już za bardzo się nie przesuwać? To może zobaczymy te plejady na koniec. Poprzedni live się zaczął od plejad, a ten skończymy na plejadach. Jeśli ktoś nie widział poprzedniego live'a, to oczywiście zachęcam do nadrobienia. Zobaczymy, czy widać tą mgławicę Merope przy takim księżycu. Gdzie tu mam Alkione? Ale księżyc jest bardzo blisko. Już jesteśmy w plejadach. Jeszcze myśli troszkę. Mamy Alkionę. Tak jak myślałem, dostrzeżenie mgławicy będzie bardzo trudne przy tym księżycu, który jest w dodatku tak niedaleko. Alkiony stracimy z kadru, ale zbliżymy sobie Merope. Coś tam widać, delikatną błękitną smuszkę. Coś tam nam się jawi. Widać, widać. Gwiazda jest zamazana taką jakby błękitną smugą. No ale to przy takim księżycu nie powinniśmy w ogóle się interesować takimi obiektami. Ale ponieważ bardzo nalegaliście, chcieliście plejady, no to specjalnie dla was jeszcze tuż przed zakończeniem tej transmisji zobaczę, czy IC405 bodajże tam jest blisko. Ale to nie, to może i też nie, już nie na dzisiejszy live. Także moi drodzy, dziękuję bardzo, że dotrwaliście do samego końca. Widzę, że ponad 700 osób, 600, ponad 700 osób w tej chwili łącznie na Facebooku i na YouTubie. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że takie transmisje dzielone pozostawimy sobie. Facebook jest o tyle fajniejszy pod względem transmisji. Ma jedną przewagę nad YouTubem. Bo ja generalnie polecam YouTube'a i tu będziemy najczęściej. Zobaczcie, pięknie teraz te gwiazdki wyglądają. Bardzo ładny widoczek. Na sam koniec live'a jesteśmy w plejadach. Przypominam, jeśli ktoś teraz nagle wpadł, to jesteśmy w plejadach. Błękitne 7 sióstr. Nie wszystkie 7 widzimy. Przewaga Facebooka nad YouTube'em jest taka, że na Facebooku komentarze dajecie ze swoim najczęściej z prawdziwym imieniem i nazwiskiem, a to oznacza, że moderacja nie jest potrzebna. Mogę tak powiedzieć, jesteście troszkę mniej odważni w komentarzach na Facebooku, zwłaszcza w tych negatywnych. Teraz muszę zobaczyć, czy ja się nie pomyliłem. Czy Merope nie jest tą gwiazdą pod spodem? Tak, tak. To nie była tam mgławica, widzicie? Tam była Maja. Czyli już mi się robi zimno. To jest znak, że już mi się robi zimno. Temperatura bardzo dekoncentruje. Poprzedni live był naprawdę dla mnie ciężki, ale udało się. Całkiem fajną transmisję dla was przygotować i przeprowadzić.
O, i to jest mgławica Merope. Dobrze, że zdążyłem się poprawić. Tu widzimy mgławicę Merope, za taką smugą też. A tutaj, moi drodzy, jest Ice. Ja sobie zaraz muszę ją przypomnieć. Jak ona się nazywała? Ice 405. Sekundka. Wrócę na chwilę do folderu z poprzedniego live'a, bo ona miała być pokazywana. Live 2021, zimowe obserwacje. IC349. Widoczna jest tutaj przy Merope. To będzie ostatni obieg dzisiejszego dnia. Dzisiejszego wieczoru. Za chwilkę wam pokażę to zdjęcie. Zobaczcie, fantastycznie jest widoczna. Tutaj ta plamka przy gwieździe Merope to jest mgławica refleksyjna oświetlana przez Merope. Ja wam teraz pokażę, jak ona wygląda na zdjęciu z kosmicznego teleskopu Hubble'a. IC349. O, właśnie, macie ją tutaj. Tu na, to jest zdjęcie z kosmicznego teleskopu Hubble'a. To jest taka mgiełka oświetlana przez Merope, która... A, zniknął mi wskaźnik. To jest... Tutaj mamy gwiazdę Merope, która została ze zdjęcia wyłączona, żeby nie rozświetlać za bardzo. I tu jest ta chmurka IC349, dobrze? A my ją widzimy na naszym obrazie, teraz delikatnie rozmytym, nawet troszkę oddalę, bo nie ma konieczności zbliżania aż tak bardzo tej gwiazdy Merope, a my ją widzimy tutaj. Myślę, że orientujecie się doskonale. Tu mamy gwiazdę, mniej więcej w tym miejscu znajdowałaby się Merope, gdyby była na tym zdjęciu. Tu mamy ten materię, ja to mówię chmurka, no to oczywiście nie jest taka chmura, jak mamy tutaj na Ziemi, które najczęściej nam przeszkadzają i utrudniają obserwacje. Jest to po prostu kosmiczny pył oświetlany, chmura gazu i pyłu oświetlana przez gwiazdę Merope. Widzimy ją tutaj, ten delikatny dzyndzelek przy gwieździe Merope IC349. Także było pierwsze pożegnanie, teraz drugie, ale za chwilkę mamy trzecie. Dzięki Kpichta 1212. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za udział w dzisiejszej transmisji. Przypominam, że jeśli podoba wam się to, co się tutaj dzieje i chcecie, aby było tego więcej, nie mówię tylko o transmisjach, ale również o odcinkach, o filmach, możecie dołączyć do grona patronów na platformie Patronite. Już naprawdę niewiele brakuje, abyśmy mogli cieszyć się wszyscy wersją Astrolife w pełnej wersji. Ja taką analogię, myślę, dobrą zastosowałem do tego. Pełna wersja Astrolife tam, jeśli wejdziecie sobie na profil Patronite, zobaczycie, co ona oferuje. I to jest sytuacja. Jeśli dojdzie do tego, że Astrolife pojawi się w pełnej wersji, no to będzie to sytuacja, na której wygramy wszyscy tak naprawdę. Dobrze, moi drodzy, bardzo wam dziękuję. Pożegnanie numer 3. Było naprawdę mi bardzo miło dla was przeprowadzić tę transmisję, jak zawsze poopowiadać trochę o kosmosie, spotkać się z wami. No i Astilek napisał, że czeka na kolejnego live'a. Ja również nie mogę się doczekać, kiedy znów będziemy mogli się spotkać. Być może Starship SN9 jeszcze w styczniu. Zobaczymy, jak to będzie. Tam na razie jest niezła komedia, ale no niech pracują, niech nie zmarnują kolejnego egzemplarza. I tak jak napisał Marek, niech moc kosmosu będzie z wami. Moi drodzy, ode mnie to tyle. Trzymajcie się ciepło, no i widzimy się niebawem. Pozdrawiam, cześć!